Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie z Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika w Grudziądzu. Przed nami kolejne spotkanie czwartkowe, spotkanie z astronomią w Państwa domach. Dzisiejszy prelegent to pan dr Mateusz Malenta z Uniwersytetu w Manchesterze. Opowie Państwu o szybkich błyskach w kosmosie. Możecie się Państwo już teraz trochę domyślić tego, że to będą błyski obserwowane na falach radiowych. Wiemy, że atmosfera ziemska, która nas otacza, zatrzymuje większość promieniowania elektromagnetycznego, które dochodzi do nas z kosmosu. Ale mamy takie dwa okna, takie dwa zakresy, dla których ta atmosfera jest przeźroczysta i one dają nam możliwość podpatrywania wszechświata z Ziemi na falach elektromagnetycznych. Myślę tutaj o obserwacjach optycznych, do których jesteśmy przyzwyczajeni. To jest intuicyjne, bo nasze oczy widzą fale optyczne. Natomiast mamy też takie drugie okno, okno radiowe, gdzie musimy posiłkować się radioteleskopami, żeby te tajemnice wszechświata dostrzegać, bo nasze oczy nie widzą fal elektromagnetycznych z zakresu radiowego. Tak się składa, że w dyspozycji Uniwersytetu w Manchesterze znajduje się jedno z największych radioobserwatoriów w Europie. Myślę tutaj o Jodrell Bank, gdzie znajduje się 70-metrowy radioteleskop Lowella. Oprócz tego znajdują się tam też inne anteny radiowe, w tym radioteleskop, który jest częścią angielskiej sieci Merlin, takiego interferometru, który daje możliwość Anglikom podglądania wszechświata z dobrymi rozdzielczościami. No tak, ale dzisiaj, proszę Państwa, skupimy się na błyskach radiowych. Okazuje się, że ten temat, już wcześniej prezentowany Państwu, jest tak szeroki, że powróciliśmy do niego, ale trochę w innym kontekście. W kontekście pulsarów. Dlatego, że w Manchesterze znajduje się bardzo silna grupa astronomów, radioastronomów, która bada pulsary. Pulsary to, proszę Państwa, obiekty, które bardzo szybko rotują. Odkryto je w 1967 roku przypadkowo, kiedy dokonano detekcji, wszyscy myśleli, że to są sygnały od obcych cywilizacji, ale okazało się, że to są obiekty naturalne. Wydawałoby się, że od 1967 roku bardzo dobrze poznaliśmy te obiekty, ale nadal są one dla nas tajemnicze. Między innymi dlatego, że emitują tak zwane superbłyski, czyli błyski radiowe, które są niezwykłe dla tego typu obiektów, bo są tysiące razy większe niż te zwykłe ich pulsy, które obserwujemy w sposób taki ciągły praktycznie. Okazuje się, że badanie tych superbłysków może nam być może też pomóc w zrozumieniu tych superbłysków, które obserwujemy od 2007 roku, zaobserwowanych przez Duncana Lorimera. Błysków, które nazywamy FRB, Fast Radio Bursts, które są o tyle tajemnicze, bo prawdopodobnie przychodzą spoza naszej galaktyki. Dzisiaj, proszę Państwa, będziecie mogli zobaczyć, jak od kuchni dokonuje się badanie tego fenomenu. Są różne wytłumaczenia tych Fast Radio Bursts. Być może to są tak zwane blicary. Nazwa pochodzi od niemieckiego słowa blitz, błyskawica, i słowa pulsar, blicar. Blicary to są takie dość kuriozalne obiekty astronomiczne. To są gwiazdy neutronowe o takich masach, które pozwoliłyby im już zapaść się do czarnej dziury. Ale silna rotacja temu przeciwdziała. One mogą się zachowywać jak zwykłe pulsary do momentu, aż stracą swoją szybkość rotacji, która przeciwdziała zapadaniu się do czarnej dziury i faktycznie nastąpi ten moment zapadnięcia do czarnej dziury. W tym momencie pole magnetyczne, które jest wokół nich, jest odcinane od tego obiektu źródłowego i jest emitowane w postaci szybkiego błysku radiowego. To jest jedna z teorii. Druga natomiast mówi, że być może szybkie błyski radiowe powstają w układach podwójnych, bardzo ciasnych, kontaktowych, gdzie dwie gwiazdy stykają się już z zewnętrznymi warstwami. Pożyjemy, zobaczymy, która teoria jest prawdziwsza, a może tak naprawdę obserwujemy szybkie błyski radiowe pochodzące od różnych zjawisk, różnych radioźródeł. Przed Państwem w takim razie pan Mateusz Malenta z Uniwersytetu w Manchesterze. Łączymy się z Jodrell Bank. Dobrze. Witam wszystkich serdecznie, dziękuję za zaproszenie i mam zaszczyt tutaj zaprezentować moją pracę, pracę moich kolegów. Temat jest dosyć obszerny, szybkie błyski w kosmosie.
Przelecimy przez naprawdę dużą część kosmosu, przez wiele obiektów. Szybkie błyski w kosmosie. Jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś logo, które mógłbym dorzucić do pierwszej strony prezentacji, to zawsze mogę, bardzo chętnie przygarnę, bo połowa prezentacji to same loga są. O czym będę dzisiaj mówił? Co rozumiem przez szybkie błyski w kosmosie? Czego my tak naprawdę szukamy? Czego poszukujemy, jeżeli mówimy o szybkich rozbłyskach w kosmosie? Na pewno większość z Państwa jest tu zaznajomiona z obiektami takimi jak pulsary. Dosyć znane obiekty. Są to obiekty okresowe, bardzo regularne. Radiacje z nich możemy otrzymywać praktycznie każdy puls i okresowość tych pulsów w zależności od pulsaru, który obserwujemy. Jeżeli to są pulsary milisekundowe, naprawdę są to bardzo szybkie pulsary. One obracają się około raz na jedną milisekundę. A tak naprawdę drugie ekstremum, mamy też pulsary bardzo, bardzo wolne i one obracają się raz na 30 sekund. Mniej więcej na kilka dziesiątych sekund. Są również obiekty, które nazywamy ARAT. Jest to bardzo taka nazwa, no, ciekawa. Można to tłumaczyć luźnie jako obracające się obiekty radiowe. Są to obiekty dosyć podobne do pulsarów. One mają jakąś tutaj okresową strukturę, jeżeli chodzi o emisję tych sygnałów radiowych, ale nie tak jak pulsary. I ich definicja, która odróżnia je od pulsarów, jest tutaj bardzo umowna. Powiem tu detale, powiem na następnych kilku slajdach. I te prawdziwe szybkie rozbłyski w kosmosie, fast radio bursts, które tłumaczymy jako szybkie rozbłyski radiowe, nie są okresowe, może są okresowe, tak naprawdę niewiele o nich wiemy i są bardzo tajemnicze. I w sumie z tych trzech klas obiektów, jak dla mnie, są najbardziej ciekawe. Dobrze, to są trzy tak naprawdę kategorie obiektów, o których Państwu opowiem. I one są, mogą być okresowe, nie do końca okresowe, nie są okresowe. Ale łączy je jedno, łączy je to, w jaki sposób je możemy odnaleźć i chociażby jak ja i mój zespół próbujemy je odnaleźć, na pewno możemy je odkryć przy pomocy pojedynczych impulsów, w szczególności pulsary te mocniejsze, ale nie w taki sposób, jak odkryto pierwsze pulsary. Tutaj Państwo widzą wykres, gdzie odkryto pierwszy pulsar w 1967 roku. Jocelyn Bell odkryła pierwszy pulsar. Tu widać 28 listopada 1967 roku. No i tutaj Państwo widzą, jest to tak naprawdę rolka papieru. Na kawałku papieru urządzenie praktycznie podobne do sejsmogramu. Jest strzałka, która po prostu nagrywa sygnał. I gołym okiem, akurat ten pulsar, gołym okiem można było dostrzec. No jak wiadomo, dzisiaj przy nowych radioteleskopach, przy nowej technologii, nikt nie nagrywa na kartkach papieru sygnałów, ale mimo to nadal jednak poszukujemy pulsarów i innych obiektów przy pomocy poszukiwania pojedynczych impulsów, tych właśnie tych szybkich błysków. Dobrze, tutaj bardzo szybki wstęp do pulsarów. Tutaj większość z Państwa na pewno będzie wiedzieć. Pulsary pierwszy raz odkryte w 1967 roku, jak już powiedziałem.
przy użyciu radioteleskopów Cambridge, Jocelyn M. Bell i Anthony Hewish. Jest to pozostałości po masywnych gwiazdach. Zazwyczaj teoria nam mówi, że każda gwiazda, która ma około 4 do 10 mas Słońca, po wybuchu zostanie po niej gwiazda neutronowa. Powyżej tej granicy jednak będą to już raczej czarne dziury, ale w zależności jaką teorię się użyje, jakie tutaj równania materii, z której gwiazdy neutronowe się składają, tutaj ta granica jest dosyć płynna, ale umownie przyjmuje się od 4 do 10 mas Słońca, ta gwiazda może nam się zapaść i pozostawić gwiazdę neutronową. Jest to rotująca gwiazda neutronowa z bardzo silnym polem magnetycznym. To jest 10 do 12, od 10 do 15 Gaussa. Są to niebotyczne pola magnetyczne. W najlepszych laboratoriach na Ziemi możemy stworzyć pola magnetyczne rzędu kilkunastu może Gaussów. I te gwiazdy neutronowe charakteryzują się bardzo, bardzo, bardzo regularnym okresem obrotu. Jak już Państwu wspomniałem, ten okres obrotu w zależności od pulsara tak naprawdę może się wahać od kilku milisekund do kilkunastu sekund, ale one są bardzo, bardzo regularne. Ta regularność tak naprawdę może konkurować z najlepszymi zegarami atomowymi, które mamy do dyspozycji na Ziemi. Pomimo tego, że są to bardzo regularne, w związku z tym, że one ucieka nam ta energia, prawda? Ponieważ pulsary możemy odkryć, widzimy je na falach radiowych, one emitują energię. Ta energia skądś musi pochodzić. Pochodzi właśnie z tej energii kinetycznej. Więc za każdym razem, kiedy my widzimy tutaj tą wiązkę światła z pulsara, praktycznie te elektrony uciekają z pulsara cały czas, więc ta energia musi pochodzić skądś i po prostu te pulsary zwalniają. W związku z tym, że ta energia ucieka, one muszą zwalniać. Ta energia skądś musi pochodzić. Zasady zachowania energii. Ale robią to w zazwyczaj przewidywalny sposób i możemy to ich spowolnienie zmierzyć. I naprawdę są to bardzo małe spowolnienia. Przy pulsarach, które one mają okres obrotu około 300 milisekund, my tu mówimy o mniej więcej spowolnieniu 10 do potęgi minus 11 sekund na rok. Więc jest to praktycznie 0,11 zer po przecinku, prawda, i dopiero jakaś jedynka sekund spowolnienia na rok. Więc są to części nanosekund spowolnienia na rok. I możemy to bardzo przewidywalnie tutaj zmierzyć. Jeżeli obserwujemy pulsar przez rok, dwa, trzy lata, kilka lat, możemy tutaj to spowolnienie bardzo precyzyjnie zmierzyć. Jak już Państwu mówiłem, no, ten okres obrotu pulsarów praktycznie jest od najszybszy pulsar, który znamy, rotuje 716 razy na sekundę, więc jest to niebotyczna prędkość. Najwolniejsze pulsary powyżej 10 sekund, więc tutaj rozpiętość tego okresu obrotu to jest rząd ponad 10 tysięcy. Od 1 milisekundy do ponad 10 sekund. Jest to i jak do tej pory rozumiemy, są to te same obiekty, fizyka jest ta sama, tylko w jakimś sposób jeszcze nie do końca to rozumiemy, dlaczego jeszcze mamy takie zoo, jeżeli chodzi o te prędkości pulsarów. No 716 razy na sekundę może to nie wydawać się tak wiele, pomimo tego, że jest to bardzo dużo, ale tutaj
Trzeba jeszcze ją w jedno pod uwagę. To nie jest mały obiekt. Jeżeli chodzi o rozmiary, o rozpiętość, jest to obiekt dosyć mały. Gwiazdy neutronowe, teoria mówi nam, średnica jest to około 20 kilometrów, ale w te 20 kilometrów ściśnięte jest około 1,4 masy Słońca. Więc bierzemy sobie nasze Słońce, do którego możemy sobie średnicy wsadzić prawie 70 tysięcy pulsarów. Bierzemy sobie nasze jedno Słońce, jeszcze 0,4 Słońca, ściskamy to w kulę o średnicy 20 kilometrów i mówimy do tej kuli, proszę, obracaj mi się 716 razy na sekundę. No tutaj energia, która jest z tym związana, jest po prostu niebotyczna. Są to, jest to jeden z powodów, dlaczego pulsary są takie interesujące, ponieważ panują tam warunki, których nie możemy reprodukować w żadnych nawet najdroższych, najlepszych laboratoriach na Ziemi. Są to wspaniałe laboratoria, jeżeli chodzi o fizykę fal grawitacyjnych, teorię względności, fizykę kwantową, fizykę jądrową. Są to wspaniałe laboratoria, ponieważ tam panują warunki, których nie możemy nigdzie indziej wyprodukować. Tak jak mówiłem, no my staramy się głównie patrzeć na pulsary przy pojedynczych impulsach, jednak jest to możliwe tylko przy tych najjaśniejszych. Zazwyczaj sygnał z pulsara, pomimo tego, że jest okresowy, tutaj na górnym wykresie jest tutaj ukryty pulsar. I no, nagroda dla tego, który ten pulsar tutaj odnajdzie na tym górnym wykresie. Ten pulsar tutaj jest, jednak jest tutaj tyle szumu, że jest on tutaj dosyć dobrze ukryty. Taką standardową metodą szukania pulsarów jest zastosowanie dosyć skomplikowanej transformacji matematycznej, gdzie nie badamy tutaj naszych danych, nie badamy sygnału z naszego teleskopu tak jak na górnym wykresie, gdzie tutaj praktycznie nic nie widać, nasz sygnał jest ukryty. Nie badamy tego na przestrzeni czasu, ale przeskakujemy tutaj na częstotliwość. Przeskakujemy tutaj na skalę częstotliwości i w tym wypadku, dzięki tej naszej transformacji matematycznej, pulsar jest nagle widoczny. Tylko zamiast jego okresu określonego w milisekundach, widzimy tutaj jego częstotliwość obrotu. I każda z tych linii, tutaj parę pierwszych zaznaczyłem na zielono, każda z tych linii mówi nam, tutaj jest to podstawowa częstotliwość i widzimy tutaj ich na dalszych częstotliwościach. I w ten sposób możemy wykryć pulsar. Tutaj ten wykres jeszcze pokazuje inny problem, zaznaczony na czerwono, z którym się musimy borykać przy obserwacjach z radioteleskopami. Jest to, dociekliwi już pewnie zauważyli, są to częstotliwości 50 i 100 Hz. Jest to częstotliwość, na jakich działają nasze urządzenia elektryczne. I tutaj to potrafi bardzo często zakłócać. Jest to dosyć duży problem, jeżeli na przykład próbujemy odnaleźć pulsary, które mają okres obrotu około 20 milisekund, ponieważ wtedy ich częstotliwość jest około 50 Hz i bardzo łatwo nam się zlewają tutaj z szumem powodowanym przez
przez urządzenia elektryczne, które są zdecydowanie silniejsze niż jakikolwiek sygnał z kosmosu. Dobrze, tutaj tu mieliśmy wstęp do pulsarów. Teraz właśnie o tych jakby drugiej klasie obiektów, która jest no, dosyć umownie odseparowana od pulsarów. No, jest to pieszczotliwie nazywane ARAT, Rotating Radio Transient, czyli mówię, nie jest to zbyt nazwa taka górnolotna. Nie wykazaliśmy się tu zbytnią pomysłowością przy nazywaniu tych obiektów. Jest to po prostu obracający się obiekt radiowy. Zostało ono ukryte w 2003 roku, czyli to dosyć niedawno, mniej niż 20 lat temu, przy użyciu teleskopu w Parkes w Australii. Ten teleskop jeszcze powróci przy następnych slajdach. One tutaj charakteryzują się dość nieregularnym okresem emisji radiacji. Co przez to rozumiem? Niektóre z nich wykazują okresowość jak pulsary, inne natomiast nie. Jeżeli wykazują tą okresowość, czyli widzimy na przykład jak tutaj widzimy na lewym wykresie, mamy tutaj impuls z jednego obiektu, to ten impuls może się powtarzać, powiedzmy, co pół sekundy, ale te obiekty bardzo lubią znikać. Czyli możemy widzieć ten impuls, możemy widzieć tą radiację z tego obiektu, możemy widzieć ją, oglądać sobie ten obiekt przez dobrych kilka godzin, a on po kilku godzinach zdecyduje, ja już nie chcę tutaj emitować żadnej radiacji i nam znika. I czasem mogą zniknąć tylko na kilka sekund, na kilka okresów obrotu, a czasem potrafią zniknąć na minuty, nawet na godziny. I później jak nigdy niby nic, one nam się znowu tutaj pojawiają. Niektóre nie wykazują żadnej okresowości, niektóre są bardzo chaotyczne. Tutaj ten impuls nam lata po prostu jak chce. Także no, teoria i jakby intuicja podpowiada, że jakieś połączenie z pulsarami mają, jednak jako pulsary nie można ich zaklasyfikować, ponieważ tutaj, jak mówię, ta okresowość radiacji jest dosyć chaotyczna. I tutaj właśnie definicja, taka formalna definicja, kiedy nasz obiekt jest można zakwalifikować jako pulsar, a kiedy właśnie jako ten ARAT, jako Rotating Radio Transient, jak już Państwu tutaj pokazałem, pulsary zdecydowanie łatwiej można odnaleźć, jeżeli badamy tutaj ich częstotliwość obrotu. ARAT, tutaj te obiekty są łatwiejsze do odnalezienia poprzez pojedyncze impulsy niż poprzez badanie ich okresowości radiacji. I no, tutaj ta definicja jest, mówię, dosyć płynna. No, no, sam osobiście wielu moich znajomych z tą definicją się zmagamy. Nie jest to definicja jakby wpisana. Nie ma tutaj jakiejś po prostu teorii naukowej, która jakoś tutaj tą definicję popiera. Nie ma tutaj jakiejś twardej granicy, że pulsary zaczynają się tutaj, te obiekty zaczynają się tutaj. Jest to bardzo płynna granica i jeżeli chodzi o niektóre obiekty, bardzo ciężko jest zakwalifikować jako jeden albo drugi. Jak już Państwu mówiłem, te obiekty charakteryzują się tym, że ich radiacja lubi zanikać. No ale z drugiej strony mamy pulsary, odkryliśmy przez ostatnich kilkanaście lat pulsary, które też lubią sobie zanikać, a są klasyfikowane jako pulsary. Więc tutaj to nasze, jak już później to nazwę, galaktyczna menażeria, galaktyczne zoo jest dosyć duże i te granice pomiędzy obiektami są dosyć płynne i właśnie w szczególności pomiędzy pulsarami i tymi obiektami, ARAT-ami, no ta granica jest bardzo płynna i czasem bardzo ciężko jest zaklasyfikować jako jeden albo drugi.
Im dłużej będziemy te obiekty obserwować, im więcej ich odkryjemy. Do tej pory odkryliśmy około 3000 pulsarów, a ratów zdecydowanie mniej, około 200-250, ale nadal odkrywamy nowe. Nadzieja jest, że im więcej odkryjemy tych obiektów, tym jakaś jednolita tutaj teoria pozwoli nam wyjaśnić i będzie albo wóz, albo przewóz, jeżeli mogę tak powiedzieć. Albo są to obiekty jakoś połączone i jest jakaś może ewolucja, może pulsary ewoluują w araty, może ary w drugą stronę, albo są to po prostu dwie różne klasy obiektów. Jednak jak na razie jesteśmy tutaj tak... No jednak po środku nie możemy pójść ani w jedną, albo w drugą stronę i mamy tą umowną granicę. Tutaj skupię się na jednym obiekcie. Jest to właśnie Arad J1819-1458. Tutaj właśnie nazewnictwo jest przyjęte. Jest to rektascencja i deklinacja. Że słysząc nazwę tego obiektu można nazwać. Jest to jeden z pierwszych właśnie w publikacji z 2003 roku odkryto, jest to pierwszy praktycznie odkryty obiekt tego typu, jeden z najsłynniejszych. Czemu jest jeden z najsłynniejszych? Ponieważ jest to jeden z najmocniejszych, z najjaśniejszych obiektów tego typu i praktycznie każdy student doktorancki, który pracuje mniej więcej w tej dziedzinie musi ten obiekt zaobserwować. I ja miałem przyjemność ten obiekt obserwować. Wykres, który Państwo tutaj widzą, są to właśnie detekcje tego obiektu, który ja wykonałem przy radioteleskopie w Niemczech, we Felsbergu. I czerwone tutaj krzyżyki są to właśnie detekcje tego obiektu. I co chciałbym, żeby Państwo właśnie zauważyli, jeżeli chodzi o okresowość, tutaj niektóre te krzyżyki, niektóre tutaj nasze detekcje są bliżej siebie, niektóre dalej, tutaj mamy przerwę kilkudziesięciu sekund, tutaj jest kolejna przerwa, która trwa kilkadziesiąt sekund, tutaj mamy przerwę tak naprawdę, która trwa, o ile dobrze pamiętam, 3-4 minuty. Tutaj mamy przerwę 5-minutową, więc pomimo tego, że ten obiekt ma no, dosyć dobrze określony okres, a okres określamy, możemy określić dzięki temu, że w pewnych momentach, chociażby tutaj mamy grupę, gdzie tutaj w czasie ta radiacja, te detekcje są jedna po drugiej i widzimy je mniej więcej co 4,263 tysięczne sekundy. Tutaj tą okresowość możemy naprawdę zmierzyć do wielu miejsc po przecinku. Ale tak jak już Państwu mówiłem, one lubią sobie znikać i chociażby tutaj mówię, mamy 5-minutową przerwę i tutaj chociażby mimo tego, że te nasze obserwacje trwały jeszcze kilkadziesiąt minut, po pewnym czasie my przestaliśmy ten obiekt obserwować, pomimo tego, że jeszcze innych obiektów detekcji mieliśmy, to ten obiekt stwierdził, okej, ja już sobie na dzisiaj popracowałem, mogę się wyłączyć. Jest to obiekt, który mówię, dosyć często jest obserwowany, ponieważ znajduje się też w ciekawym miejscu, znajduje się w kierunku Drogi Mlecznej, a tutaj GB, czyli szerokość, jeżeli chodzi o nasza galaktyczna, jest praktycznie w płaszczyźnie Drogi Mlecznej, tutaj 800 stopnia ponad płaszczyznę Drogi Mlecznej, a szerokość tutaj 16 stopni, więc praktycznie tutaj patrzymy w centrum Drogi Mlecznej i znajduje się około 3,5 kiloparseków od Słońca. Czyli jest to dosyć bliski obiekt w centrum Drogi Mlecznej, w bardzo interesującym miejscu. Głównie przez to, że jest dosyć jasny, jest obserwowany praktycznie przez każdego studenta astrofizyki, który pracuje w tej dziedzinie. I jest to jeszcze obiekt bardzo ciekawy, bo ponieważ mimo tego, że jest ta okresowość
4,3 sekund praktycznie, to ten obiekt ma więcej tak naprawdę niż jeden komponent. On tak naprawdę są trzy komponenty w tym jego błysku. Tutaj na tym wykresie tego dokładnie nie widać, ale jeżeli Państwo będą zainteresowani po wykładzie, mogę jeszcze parę wykresów pokazać. Ten obiekt ma trzy różne komponenty i one też zachowują się tak jak obiekt, dosyć chaotycznie. One raz, główny komponent przyjedzie do nas 4,3 sekundy po poprzednim, a czasem on wpadnie do nas, jak tutaj widzimy, 40 milisekund wcześniej albo 60 milisekund później. I on sobie po prostu czasem skacze tak, wpada do nas od 60 milisekund wcześniej do 60 milisekund później, tak by mniej więcej nie wiedział, kiedy ma do nas przybyć. Do tej pory nie wiemy tak naprawdę, co to powoduje, czym jest to spowodowane, czy jest to spowodowane materiałem, który znajduje się pomiędzy nami a tym obiektem i w jakiś sposób to spowalnia tutaj podróż tych fal w naszym kierunku, czy jest to mechanizm radiacji, akurat w tym obiekcie zachodzą jakieś zmiany. No do tej pory tak naprawdę nie wiemy, co to powoduje. Także te obiekty, tak jak już Państwu mówię, pulsary zachowują się dosyć logicznie, zachowują się dosyć fajnie, regularnie. Te obiekty natomiast, Rotating Radio Transients, bardzo lubią chaos. I tutaj Państwu mogę pokazać, właśnie tutaj mam wykresy, które są to właśnie błyski, które nagrałem kilka lat temu przy użyciu teleskopu. No, te akurat są przy użyciu teleskopu Meerkat w Republice Południowej Afryki. Jest to obecnie teleskop, na którym ja pracuję. Na osi X mamy czas. Każdy błysk jest tak skorygowany, że znajduje się w centrum. Na osi Y jest częstotliwość, więc obserwujemy pomiędzy 1700 MHz a 800 MHz. Jest to jedna z najpopularniejszych tak naprawdę obecnie w radioastronomii. Przez od mniej więcej 50 lat jeden z najpopularniejszych pasm w radioastronomii. W połowie tego, między innymi dlatego, że praktycznie w połowie tego pasma znajduje się częstotliwość 21 cm wodoru, więc jest to jedna z popularniejszych częstotliwości. Więc tutaj mamy przykładowe błyski z tego obiektu. Te zachowują się dosyć fajnie. Mamy jeden błysk, dosyć ładnie zlokalizowany w czasie, ale jak już Państwu mówiłem, ten obiekt robi co chce. I raz on nadejdzie nam tak, że jest tu tak fajnie zlokalizowany, praktycznie długość tego rozbłysku jest kilka milisekund, a czasem wpadnie do nas tak, że jest wyraźnie podzielony. Widzimy tutaj jakąś zdecydowaną strukturę, więc nie jest to rozbłysk, który jak błysk światła, prawda, pojawia się i znika, tylko jest tego błysku bardzo skomplikowana struktura. Pojawia nam się coś, znika nam się coś, on tak jakby chciał, ale nie mu. W tym wypadku jest to dosyć skomplikowane. Czasem zechce mu się tak, że pojawia się jeden taki główny błysk, bardzo dobrze zdefiniowany, tak jak tutaj Państwo widzą po środku, a czasem sobie, mam nadzieję, że to Państwo widzą, bo ja pokazuję przy pomocy kursora myszki, mam nadzieję, że Państwo widzą, bo ja Państwu pokazuję, a głupio by było, żeby Państwo nie wiedzieli, co pokazuję. A ja tu mogę nawet notować. To pojawia nam się ten pierwszy, a
tak by nam ten obiekt się zdecydował, a chce mi się jeszcze więcej tutaj wyemitować energii i pojawia nam tu się jakby taki cień. I tutaj pojawiają się takie dodatkowe rozbłyski. Jest też taka zależność, proszę Państwa, proszę zauważyć, tutaj te nasze błyski są dosyć fajnie zdefiniowane, są dosyć ostre przez całe pasmo. Ta częstotliwość jednak jest tu dosyć jasna i na początku, i na końcu tego naszego pasma. Tak samo jasny, jak na początku jest na końcu. Ale ten, jak mówię, ten obiekt robi w czasie to, co chce i w częstotliwości robi też, co chce. Proszę tutaj zauważyć, pierwszy błysk jest też fajnie zdefiniowany, dosyć jasny na wszystkich częstotliwościach, a tutaj jakiś dodatkowy rozbłysk nam się pojawia i na wysokich częstotliwościach on się zaczyna nam bardzo nieśmiało i robi się nam jaśniejszy, jak idziemy w dół w naszych częstotliwościach. Więc one robią nie tylko co chcą w czasie, ale też w częstotliwości. I jak mówię, no do tej pory jest to tylko jeden przykładowy obiekt, ale do tej pory nie rozumiemy tak naprawdę, dlaczego te obiekty robią to, co robią. Także trzeba je obserwować jak najwięcej. Trzeba budować nowe radioteleskopy, prezerwować te, które są. Bo jak niestety po ostatnie miesiące pokazały, jeżeli ich nie prezerwujemy, jeżeli nie wydajemy pieniędzy na ich naprawy, to nawet najważniejsze teleskopy na Ziemi potrafią się nam zawalić. Także jak mówię, nadal są to obiekty bardzo ciekawe. W tym momencie idziemy do prawdziwych szybkich rozbłysków. One nazwane są szybkimi rozbłyskami. Szybkimi błyskami mają to w nazwie. Fast radio burst. Fast, szybkie, radiowe burst, błyski, rozbłyski. No, szybkie radiowe błyski, szybkie rozbłyski radiowe. Znowuż nazwa praktycznie poetycka. My jesteśmy astronomami, nie poetami. I znowuż powraca nam teleskop Parkes, odkryte w 2007 roku. Tutaj należy zaznaczyć odkryte w danych archiwalnych, odkryte w danych z 2003 roku. Czyli pierwsze odkrycie w 2007 roku, ale ktoś zdecydował, chce wrócić do tych poprzednich danych, mamy nowe techniki, a przeanalizujemy to dane używając nowe techniki. Dlaczego szybkie? No, dlaczego rozbłyski? Bo są to rozbłyski. Dlaczego radiowe? Ponieważ obserwujemy je na falach radiowych. Tutaj widzimy częstotliwość od 1,5 do 1,2 GHz. Praktycznie w centrum tego pasma L. Dlaczego szybkie? Ponieważ pojedyncze rozbłyski trwają kilka milisekund. Kilka tysięcznych sekundy. Dlatego są szybkie. Ten okres ich trwa, i ile one trwają, nie mówimy tutaj o okresie, bo nie będę tutaj używał, że tak powiem, tej samej nomenklatury do okresu obrotu pulsarów, a do czasu trwania. Ten czas trwania tych rozbłysków waha się od jednej do kilkudziesięciu milisekund. Zespół radioastronomów z Rosji kilka lat temu tutaj wydali oświadczenie, że odkryli te rozbłyski trwające ponad sekundę, jednak ich tutaj jakość tych danych była dosyć wątpliwa i do tej pory jest to niezweryfikowane. Wszystkie inne obiekty do tej pory tego typu, które odkryliśmy, trwają od kilku do góra kilkudziesięciu sekund. Ze względu na ich odległość, którą mierzymy, dokładnie Państwu powiem za kilka slajdów, są to obiekty ekstragalaktyczne, znajdujące się poza Drogą Mleczną. Jest kilka obiektów tego typu, które odkryliśmy, które
Można by kwestionować, czy znajdują się w naszej drodze, czy nie. Jeżeli znajdują się w naszej drodze mlecznej, to znajdują się na tej drogi mlecznej peryferiach. I przez wiele, wiele lat te obiekty były widziane tylko raz, czyli w jakimś miejscu na niebie, w danym kierunku odkryliśmy rozbłysk i później przez wiele, wiele godzin radioastronomowie patrzyli w tym samym kierunku. I przez wiele, wiele godzin, czasem kilkanaście, kilkadziesiąt godzin, nie nadszedł ani jeden rozbłysk. Jak już Państwu mówiłem, pulsary, bardzo ładnie okresowo tutaj te rozbłyski nam się pokazują. Nawet te chaotyczne obiekty Arraty, przy obserwacji ich kilkudziesięciu godzin, jednak ponowny rozbłysk powinien się pojawić. Nawet nie powinien. Tu z rachunku prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo, że ten kolejny rozbłysk się nie pojawi przy pulsarach i Arratach jest znikome. Jest naprawdę znikome. Więc one powinny się pojawić. Przy fast radio burst, przy szybkich rozbłyskach radiowych nie wiadomo, ile byśmy patrzyli. Kolejny rozbłysk się nie pojawił. Więc pierwsze teorie pojawiły się, że za tymi rozbłyskami stały kataklizmiczne procesy. Czyli coś jakby wybuch supernowej, ale na falach radiowych, że jeżeli mieliśmy wybuch supernowej, mamy supernową, tylko one nie trwają kilku milisekund, tutaj fale optyczne do nas nie cierają w kilka milisekund, one zdecydowanie dłużej trwają, ale wybucha nam supernowa i ona nam nie wybucha co kilkadziesiąt sekund, nie obserwujemy, prawda, ta sama gwiazda nie wybucha nam jako supernowa, prawda, wielokrotnie, kilkadziesiąt razy. A więc tutaj pierwsze teorie pojawiły się, że były to kataklizmiczne procesy, że obiekt, który wyemitował ten rozbłysk, ulegał destrukcji. Naprawdę pojawiły się bardzo ciekawe teorie. Jedna z moich ulubionych teorii pojawiła się taka, że pojawiła się gwiazda neutronowa, która była wspierana, bardzo szybko obracająca się gwiazda neutronowa, która jednak miała masę taką, która powinna spowodować, że ta gwiazda neutronowa zapadłaby się w czarną dziurę. Jednak gwiazda ta neutronowa obracała się na tyle szybko, że siła odśrodkowa wspomagała tą gwiazdę neutronową i nie pozwoliła jej się zapaść. Ale w momencie, kiedy gwiazda neutronowa spowolniła się, tak jakby pulsary się spowalniają, siła odśrodkowa zmalała i gwiazda zapadła się w czarną dziurę. Pojawiły się teorie na temat planet, które tutaj ich orbita się zmniejszała i w pewnym momencie uderzały w swoją gwiazdę macierzystą, czy była to gwiazda neutronowa, czy masywna gwiazda. Pojawiło się wiele, wiele różnych teorii, ale głównym tutaj tematem było to, że obiekty widzimy tylko raz, ten błyski z tych obiektów widzimy tylko raz, więc jakakolwiek obiekt, który tutaj ten rozbłysk wyemitował, on musiał zniknąć. No ale w radioastronomii, w astronomii nic nie jest proste. W 2012 roku odkryliśmy obiekt FABI 1211O2. Tutaj nazewnictwo się zmienia w związku z tym, że obiekty te nie powtarzały się, więc nie było sensu tutaj nazywać tych obiektów tak, jak nazywaliśmy pulsary, gdzie była rektascencja i deklinacja w ich nazwie. Tutaj te obiekty były nazwane po roku, czyli 2012 rok, miesiącu 11 listopada i dniu, kiedy były zaobserwowane. Bo nie obserwowaliśmy ich często. Najlepsze radioteleskopy, czy to Parkes, czy Arecibo,
znajdowały ich kilka na miesiąc. Więc mogliśmy je sobie tak nazywać. Rok, miesiąc, dzień. Ale odkryliśmy FAB 12.11.O2. Okej, odkryliśmy jeden rozbłysk, ale kilka lat później odkryliśmy więcej błysków z tego obiektu. Więc tutaj ta teoria, że kataklizmiczne procesy były odpowiedzialne za te rozbłyski w sposób kataklizmiczny, że obiekt, który wyemitował ten rozbłysk, on zanikał praktycznie. No tutaj te teorie zostały podważone. O ile tutaj przy pulsarach i aratach mówiliśmy o jakiejkolwiek tutaj okresowości radiacji, pomimo tego, że araty tutaj tą okresowość miały dosyć chaotyczną, tutaj nie ma żadnej okresowości. Te rozbłyski, wygląda na to, wpadają do nas kiedy chcą. One mają miejsce, kiedy chcą. Jest okresowość aktywności. W tym wypadku przy tym rozbłysku 12.11.02 ta okresowość wynosi 12 dni. Co rozumiemy przez tą okresowość? Jeżeli byśmy patrzeli na ten obiekt w kierunku tego obiektu non-stop, przez 12 dni nie widzielibyśmy niczego, po tych 12 dniach, przez kolejne 12 dni widzielibyśmy rozbłyski, tylko te rozbłyski, tak jak mówiłem, wpadałyby do nas, kiedy by chciały. Raz co kilka sekund, raz co kilka godzin, raz co kilka milisekund, raz co kilka godzin, raz co kilka minut, wpadałyby do nas, kiedy by chciały. Widzielibyśmy te rozbłyski przez 12 dni i później znowuż przez 12 dni byłaby cisza. Więc w tym wypadku jest okresowość, ale jest to okresowość aktywności. Czyli są te obiekty aktywne przez pewien okres, później przez pewien okres są znowu ciche. Czemu są takie? No znowuż nie wiemy. Oficjalnie, tutaj Państwu mówię, podkreślam, oficjalnie, do tej pory odkryliśmy 146 obiektów tego typu, z czego 23 się powtarzają. Czyli nie można znowuż tak powiedzieć, że te teorie o kataklizmicznych procesach można wyrzucić do kosza. Jednak większość tych obiektów widzimy je tylko raz i pomimo tego, że patrzymy w ich kierunku przez wiele, wiele godzin, nie widzimy ich znowu. Więc jest możliwość nadal, że są dwie kategorie tych obiektów, które są powodowane przez jakieś procesy kataklizmiczne, a jest druga kategoria tych obiektów, które są spowodowane przez procesy, które pozwalają im się powtarzać. Tutaj również zwróciłbym Państwu na wykresy po prawej stronie. Jest to 11 tutaj rozbłysków, które zaobserwowano po raz pierwszy, kiedy odnaleziono te powtarzające się rozbłyski. I tak jak Państwu pokazałem przy tym obiekcie J1819-1458, one tutaj wykazują wspaniałe właściwości, wspaniałe struktury. Jeżeli patrzymy na różnych częstotliwościach, tutaj może Państwo nie widzą, ale u góry zaczynamy na około 1550 MHz, czyli 1,5 GHz, na dole 1,2 GHz. I one tutaj mają fantastyczne struktury, struktura, która nie jest jednolita pomiędzy błyskami. Tutaj zaczynamy, błysk nam zaczyna się jaśniejszy na wyższych częstotliwościach, on tu nam na niższych częstotliwościach zanika. Tutaj jest kolejny, który zaczyna nam się, coś nam zanika na środkowych częstotliwościach, zaczyna się później. Tutaj vice versa, nie ma nic na wyższych częstotliwościach, zaczyna się coś na niższych częstotliwościach. Więc no, są to obiekty, znowuż chaos, wszędzie chaos, bardzo fascynujące. Teraz tak, oficjalnie 146 obiektów, nieoficjalnie co najmniej kilka tysięcy. Jest to liczba, którą Państwu przynoszę z ostatnich konferencji, z konferencji Square Kilometer Array, gdzie zespół z teleskopu Chime
Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment. Z nazwy można wyczytać, jest to kanadyjski eksperyment, którego głównym zadaniem było mapowanie, badanie rozmieszczenia wodoru w naszej drodze mlecznej. Ale tak naprawdę nagrodę dla tego, który znajdzie jakąś główną publikację, która zainteresowała opinię publiczną z tego teleskopu, która dotyczy wodoru. Ten teleskop obecnie, praktycznie jego najsłynniejsze wyniki pochodzą z obserwacji, z poszukiwania tych szybkich rozbłysków radiowych. I nieoficjalnie tych obiektów jest obecnie kilka tysięcy. I z tego powodu, tak jak Państwu mówiłem, nazewnictwo tych obiektów jest rok, miesiąc, dzień. No jest obecnie większa, wielka dyskusja, ponieważ to nazewnictwo wypadałoby zmienić. Ponieważ zespół w Kanadzie odkrywa kilka obiektów dziennie. Więc nazewnictwo obecnie przyjęło się nadal. No tutaj źle zaznaczyłem, jest to rok, rok, miesiąc, miesiąc, dzień, dzień. Nie tak jak napisałem dzień, dzień, miesiąc, miesiąc, rok, rok. Jest to rok, rok, miesiąc, miesiąc, dzień, dzień. I na koniec dajemy literkę ABCD. Jest też inna tutaj nomenklatura przy obiektach, które się powtarzają, czyli tutaj na przykład ten nasz 121102 byłby nazwany tak, ale za tym dodajemy tutaj, tak jakbyśmy był to pulsar albo właśnie ARAT, dodajemy jego pozycję. Czyli no jest my nie tyle, co możemy, nie możemy się zgodzić na to, jak sklasyfikować te obiekty, my nie możemy się zgodzić nawet na to, jak je nazwać. Obiekty są tak egzotyczne. Dlaczego CHIME? Dlaczego jest taki, no odnosi taki sukces dla porównania? Tak jak Państwu mówiłem, pierwsze te obiekty zostały odkryte przy użyciu teleskopu Parkes. Na początku no, tej pierwszej, przez ostatnie 10 lat, pomiędzy latami 2010-2016, tak naprawdę Parkes wiódł prym, jeżeli chodzi o tutaj odkrycia tych rozbłysków. 90% tak naprawdę rozbłysków odkrywał teleskop Parkes. Później na arenę wszedł teleskop ASCAP. Prekursor Square Kilometer Array w Australii, oni przejęli pałeczkę, ale nawet wtedy odkrywano może tutaj jeden obiekt tak naprawdę na miesiąc, jeden obiekt na 30, na 40 dni. W momencie, kiedy CHIME wszedł na arenę, no oni odkrywają tych obiektów kilka dziennie, więc oni zgarnęli praktycznie wszystko. Oni zgarniają wszystko, praktycznie wszystkie publikacje, jeżeli jest coś nowego do odkrycia z tymi obiektami, czy to w Science, czy to w Nature, w tych najbardziej najważniejszych czy publikacjach naukowych, ten zespół zgarnia wszystko. Ale dlaczego ten radioteleskop? Dlaczego on widzi tyle tych obiektów? No dlatego w związku z jego budową jego pole widzenia wynosi 200. Wynosi 200 stopni kwadratowych. To jest około 100 stopni na 2 stopnie. Jest taki kwadracik i on sobie obserwuje. No w tym wypadku jest to niebotyczne pole widzenia. Inne radioteleskopy, ich pole widzenia może być to około 1 albo 2 stopnie kwadratowe. Więc ten radioteleskop w danym momencie widzi 200 razy więcej powierzchni całego nieba niż inne radioteleskopy. Więc żeby
takie standardowe teleskopy jak Parkes na przykład, żeby Parkes widział taką samą, miał takie same pole widzenia, oglądał tyle samo nieba, ile Chime, to tych teleskopów Parkes musielibyśmy mieć 200. Więc tutaj Chime wygrywa tak naprawdę, ponieważ obserwuje tutaj niebotyczną ilość nieba. Porównując tego, ile jest tutaj stopni kwadratowych jest in sphere. No stopni kwadratowych jest około 41 tysięcy. No, weźmy tu 41 tysięcy stopni kwadratowych w całej sferze. To widzi tutaj, no Chime widzi około 1/200 nieba naraz. I nadal jest to i odkrywa kilka obiektów dziennie, więc to pozwala nam to, no statystycznie tych obiektów powinniśmy tak naprawdę, tych rozbłysków jest kilka tysięcy dziennie na całym niebie. I pomimo tego, że Chime nadal jest to sam w swojej klasie, jeżeli chodzi o to pole widzenia, to nie widzi ich wszystkich. Nadal mimo tego, że tych obiektów jest kilka tysięcy, to nawet Chime widzi ich tylko kilka dziennie. A mówię, dzięki temu, dzięki jego budowie, no, praktycznie deklasuje inne teleskopy, jeżeli chodzi o jego tutaj pole widzenia. No tutaj, jak już Państwu mówiłem, to ten nasz rozbłysk 12.11.02 znowuż powraca, ponieważ dzięki temu, że on się nam powtarza, nie jest tylko jeden rozbłysk i nie mamy wiele informacji. Dzięki temu, że nam się powtarza, możemy go dokładnie zlokalizować. Ponieważ możemy użyć kilku radioteleskopów naraz, możemy przewidzieć, kiedy on będzie aktywny, możemy użyć kilku radioteleskopów o różnym polu widzenia, mniejsze, większe, im mniejsze pole widzenia, tym lepiej można tutaj zlokalizować obiekt. I w 2017 roku mogliśmy po raz pierwszy zlokalizować ten obiekt dokładnie. No tutaj dokładnie jest brane w cudzysłów, bo no dokładnie możemy powiedzieć mniej więcej, w której galaktyce on się znajduje. Jest to na pewno obiekt ekstragalaktyczny. Znajduje się na pewno poza naszą drogą mleczną, tak daleko, że tutaj już nie mierzymy odległości w kilometrach czy w parsekach, tylko mierzymy tutaj odległości kosmologicznym sposobem przy przesunięciu ku czerwieni. I znaleźliśmy to w galaktyce produkującej młode gwiazdy, w galaktyce dosyć aktywnej produkującej młode gwiazdy, czyli młoda galaktyka produkująca młode gwiazdy, nadal produkująca te gwiazdy. W środku znaleziono tutaj aktywne jądro galaktyki odnalezione od tego naszego obiektu o około 500 parseków, o około 1500 lat świetnych. Więc przy tej rozdzielczości nie możemy do końca powiedzieć, czy jest jakiś związek. Może jest związek z tym aktywnym jądrem galaktyki, może tego związku nie ma i jeszcze do końca nie wiemy. No dobrze, więc możemy powiedzieć, ok, wiemy, rozbłyski pochodzą z galaktyk produkujących młode gwiazdy. W jakiś sposób nam to pozwala zawęzić ilość teorii. Na pewno są to teorie, na pewno te rozbłyski pochodzą z jakichś procesów zachodzących przy produkcji młodych gwiazd. No nie do końca. Kolejny obiekt odkryliśmy. Tutaj jest nazewnictwo, to co Państwu mówiłem. Obecnie zwykło się przy obiektach powtarzających się, zwykło się dodawać tutaj właśnie ich pozycje. Druga lokalizacja powtarzającego się rozbłysku. No i w tym wypadku jest to galaktyka spiralna, dosyć podobna do naszej galaktyki. W tej danej galaktyce nie zachodzą jakoś szczególnie procesy gwiazdotwórcze.
I tak jak już wcześniej mówiłem, w tym wypadku ten obiekt znajduje się dosyć blisko najprawdopodobniej centrum galaktyki, związany z aktywnym jądrem galaktyki. W tym wypadku znajduje się po prostu w ramieniu spiralnym galaktyki, dosyć daleko od centrum, więc jeżeli tutaj mogliśmy jeszcze w jakiś sposób powiedzieć, ok, jest to związane z jakimiś procesami produkującym młode gwiazdy, w tym wypadku znowuż wracamy do punktu wyjścia, ponieważ nie można tutaj nic powiedzieć na ten temat. No to tak, żeby jeszcze dodać do tej zagadki, jeszcze dokładniejsza lokalizacja. Rozbłysk tutaj 20.04.28, więc praktycznie świeżutki. 28 kwietnia, odkryty w moje urodziny w 2020 roku. Odkryty w kierunku magnetara. Magnetary są to gwiazdy bardzo namagnetyzowane, bardzo, bardzo silne, jeszcze silniejsze pola magnetyczne gwiazd neutronowych. Bardzo zachodzą tutaj ciekawe w tych magnetarach procesy. Magnetary zazwyczaj obserwujemy na falach radiowych gamma i X, no ale w tym wypadku odkryliśmy właśnie ten szybki rozbłysk radiowy w kierunku magnetara. Więc pojawia się pytanie, czy te rozbłyski radiowe są w jakiś sposób powiązane, czy są napędzane magnetarami. No ale w tym wypadku są napędzane magnetarami. Magnetarów raczej nie spodziewalibyśmy się tutaj w innych galaktykach, w których te rozbłyski odkryliśmy. Także tutaj, no mówię, co odkrycie praktycznie, co nowe odkrycie, to tak jakby nasze poprzednie jakieś założenia można wyrzucić do kosza, więc no jeszcze do tej pory nie wiemy. Nie wiemy dokładnie, z czym te obiekty są związane, z czym są powiązane. Jest możliwość, że tutaj jest tylko po prostu manifestacja jako te rozbłyski radiowe, a procesy, które te rozbłyski powodują, mogą się różnić w zależności, jaki ten rozbłysk zaobserwujemy. Także obiekty są bardzo, bardzo ciekawe i bardzo tajemnicze i musimy ich nadal więcej odkrywać. No i właśnie więcej pytań niż odpowiedzi. Jest tak naprawdę kilkadziesiąt teorii. Przez pewien okres czasu, w latach między tak naprawdę 2015 do 2017 roku, więcej było teorii na temat tych obiektów niż samych obiektów. I ilość teorii najważniejsze, teorie powstawały w szybszym tempie niż odkrywaliśmy te obiekty. Jeżeli Państwo są zainteresowani, jest katalog teorii tych właśnie rozbłysków, gdzie są złożone te wszystkie teorie. I one są, tutaj Państwu wymienię tylko kilka, od tych bardziej prawdopodobnych do bardziej nieprawdopodobnych. Jeżeli chodzi o kataklizmiczne tutaj zazwyczaj jakiekolwiek procesy, to są zderzenia układów podwójnych, zderzenia gwiazd neutronowych, czarnych dziur czy białych karłów. Tutaj są teorie, no wiadomo, jeżeli te obiekty się zderzą, tak jak widzimy fale grawitacyjne, powinniśmy widzieć jeden rozbłysk, ale jeżeli jest jakaś materia, która jakoś okresowo nam z jednego obiektu na drugi spada, to możemy mieć powtarzające się rozbłyski. Interakcja z jakimiś materiałami na orbicie, czy to mogą być asteroidy, czy pozostałości układów planetarnych, no tutaj jednak są problemy z energią, ponieważ E równa się mc kwadrat, jeżeli sobie weźmiemy asteroidę i zamienimy sobie nawet 100% masy asteroidy na energię, używając tego ten wzór, słynny wzór E równa się mc kwadrat, nie da nam to takiej energii rozbłysku, że powinniśmy asteroidę spadającą chociażby na pulsara widzieć z odległości kilkuset milionów lat świetlnych. Tak jak już mówiłem, jest możliwość połączenia teraz z magnetarami czy ze specjalnymi pulsarami, które no,
mają jakieś mocniejsze rozbłyski, które są zwykłym pulsarem, ale od czasu do czasu tutaj mają bardziej energetyczny rozbłysk, którego normalnie byśmy nie widzieli ze względu na odległość, ale tylko te energetyczne widzimy. Problem jest taki, że żadna z tych teorii nie wyjaśnia w sposób dokładny wszystkich właściwości i wszystkich tych różnych rozbłysków, które widzimy. Są jeszcze teorie bardziej egzotyczne, takie jak błyskawice pulsarowe, nadprzewodzące kosmiczne struny. Tutaj nie będę wchodził bardziej w szczegóły. Bardzo egzotyczne formy materii, jak aksjony, czarna, ciemna materia i te sprawy, jakieś bardzo teoretyczne formy materii oraz teorie, które no, pobudzają jakby opinię publiczną i odpowiedź na wszystko jest kosmici, prawda? Są teorie, które, prawda, kosmiczne żagle, czy chociażby zagłada cywilizacji z jakąś super mocną bronią, której właśnie rozbłysk widzimy, która potrafi praktycznie jak gwiazda śmierci w Gwiezdnych Wojnach, potrafi zniszczyć całą gwiazdę, sfery Dysona, czy chociażby próby kontaktu cywilizacji pozaziemskich. I jak Państwo widzą po prawej stronie, jest raczej te możliwości, te teorie pobudzają opinię publiczną i to raczej one znajdują się w gazetach niż te inne teorie, bo ktoś chciałby tutaj czytać o chmurach aksjonowych czy o zderzeniach gwiazd neutronowych, prawda? Lepiej poczytać o kosmitach. Tak jak już Państwu powiedziałem, no już kilka tych obiektów pokazałem. Te obiekty są różne. Tutaj akurat nie są to te szybkie rozbłyski radiowe. Tutaj widzimy pulsary i jak tutaj obserwujemy te pulsary, one tutaj Państwu raczej pokazałem tutaj takie linie proste i w momencie, kiedy te pulsary do nas nadjeżdżają, kiedy my zaczynamy je nagrywać, to Państwu wytłumaczę za chwilę dlaczego, one te sygnały nagrywamy najpierw na wyższych częstotliwościach i dopiero później na niższych częstotliwościach zaczyna nam ten sygnał tutaj dochodzić. Tutaj może lepiej to widać. A tutaj zdecydowanie widać, jest to taka jakby linia prosta i na niższych częstotliwościach ten sygnał jest rejestrowany przez radioteleskop później niż na częstotliwościach wyższych. No jak już Państwu mówiłem, teraz troszkę teorii na szybko, żeby Państwo widzieli, jak mniej więcej to nagrywamy. No mamy pulsar, mamy radioteleskop, mamy sygnał, jest nagrywany przez radioteleskop i nie jest zbyt wiele. Jest to jakiś ciąg liczb, który jeżeli sobie zrobimy wykres, mamy jakiś zygzagi, mamy jakiś szum. Jeżeli zaaplikujemy trochę naszej magii, tego sekretnego sosu, możemy widzieć tutaj błyski. Tutaj jest dosyć popularny, znany pulsar. Jest to pulsar Vela. Jest to jeden z najbardziej znanych. Jak tutaj Państwo widzą, to mamy wyższą częstotliwość, niższą. Sygnały na wyższej częstotliwości przyjeżdżają do nas wcześniej niż na niższych częstotliwościach. Jest to bardzo ważny bardzo ważna charakterystyka obiektów pozaziemskich. Dlaczego tak się dzieje? Kontrowersyjne zdanie, które dla tych Państwa, którzy rozmawiałem z Państwem kilka tygodni temu, kontrowersyjne zdanie, światło nie podróżuje z prędkością światła C. C, które znane jest jako prędkość światła, jest to teoretyczna prędkość, maksymalna prędkość, które światło może mieć tylko w dwóch przypadkach. A, albo jest to światło z nieskończoną częstotliwością, czyli jest to tak naprawdę niefizyczne, jest to niemożliwe. B, światło podróżuje w próżni. No dobrze, kosmos jest próżnią, no ale nie jest próżnią całkowitą. Jednak coś się w tej próżni znajduje. Co się znajduje? Kosmos tak naprawdę próżnia jest pełna zjonizowanych cząsteczek.
znajdują się, jest to zupa elektronów i protonów. Nie znajduje się ich wiele, tak naprawdę jest to na 1 m2, tak naprawdę w najgęstszych miejscach, czyli w miejscach, gdzie jest to chmury planetarne, gdzie tworzą się nam układy planetarne, najgęstsze miejsca w kosmosie, pomiędzy oczywiście planetami, no, znajduje się tych elektronów tak naprawdę kilka tysięcy, może no kilkadziesiąt tysięcy na metr sześcienny. Więc jest to praktycznie nic. W normalnej przestrzeni kosmicznej jest tych elektronów góra kilka. Więc jest ta interakcja światła z elektronami, jest powalnia. W związku z tym, że tych elektronów nie jest bardzo dużo, nie jest to jakieś gigantyczne spowolnienie, światło nagle nam nie spowalnia z tych 300 tysięcy kilometrów na sekundę, to światło nadal, nagle nam nie spowalnia się do, prawda, 20 metrów na sekundę. Jest to spowolnienie bardzo małe, ale mierzalne. I ten efekt jest odwrotnie proporcjonalny do kwadratu częstotliwości fal, czyli właśnie fale z większą częstotliwością podróżują szybciej niż fale z tą częstotliwością mniejszą. Dlatego właśnie widzimy, tutaj na wykresie widzą Państwo, jest to sygnał symulowany, jest to symulacja, którą napisałem, jest to sygnał symulowany. Tutaj mamy częstotliwość od 340 do 314 MHz, częstotliwość bardzo, bardzo niska. Sygnał nam nadjeżdża na 346 MHz i dopiero po tak naprawdę prawie sekundzie, 0,7 sekundy sygnał z tego pulsara nam nadjeżdża na 314 MHz. To tak jak mówię, ten efekt jest zdecydowanie mniejszy na większych częstotliwościach. Tutaj jest tak naprawdę ten sam pulsar symulowany i tutaj mamy częstotliwość 1400 do 1300 MHz, czyli 4 razy większa niż u góry. I tutaj ta rozpiętość no, jest około, no, jest 0,1 sekundy, jest około tak naprawdę 10 milisekund zamiast 700 milisekund, czyli jest to efekt 700 razy mniejszy, ale jest to efekt mierzalny. Możemy mierzyć ten efekt, tak jak Państwu mówię, nie jest to jakieś gigantyczne spowolnienie, nie spadamy nagle z 300 tysięcy kilometrów na sekundę do 20 kilometrów na sekundę. Tutaj ta różnica 0,7 sekundy, w tym wypadku jest to symulowane, pulsar jest w odległości około 5000 kiloparseków, czyli około 15 tysięcy lat świetlnych. Czyli ten sygnał musiał podróżować do nas przez 15 tysięcy lat, żeby tutaj te fale nam się rozjechały, ponieważ on, jeżeli, w momencie, kiedy pulsar je emituje, te fale są w tym samym miejscu. Potrzeba było 15 tysięcy lat, żeby te fale rozjechały nam się o 0,7 sekundy. Więc jest to efekt bardzo, bardzo mały. Podkreślam to, tak jak mówię, no trochę z przekorą mówię, światło nie podróżuje z prędkością światła. Podróżuje bardzo, bardzo blisko, ale w związku z tym, że nie podróżuje z dokładną prędkością światła i ta prędkość światła zależy od jego częstotliwości, widzimy właśnie ten efekt. I widzimy właśnie ten efekt, tak jak już tutaj Państwu powiedziałem, podczas obserwacji. I żeby tak naprawdę te pulsary odkryć, żeby odkryć te obiekty, musimy ten efekt tak naprawdę usunąć. I tu tak na szybko mogę Państwu powiedzieć, no tu mówimy o kiloparsekach, o latach świetnych, o jednostkach astronomicznych. My, pulsarowcy, nie możemy być gorsi od kosmologów czy od kogo innego. My mamy własną miarę odległości, kosmolodzy mają swoje Z, przesunięcie ku czerwieni. My mamy tak zwane dispersion measure, miarę dyspersji. Jest to tak naprawdę suma gęstości
elektronów w kierunku obiektu, które obserwujemy. I im większa ta miara dyspersji, tym ten na tym samym częstotliwości, na tej samej częstotliwości, im większa ta miara dyspersji, ten efekt jest, to opóźnienie jest dłuższe. W tym wypadku, tak jak Państwo widzą, to opóźnienie jest wprost proporcjonalne do tej miary dyspersji, czyli do tego, ile tych elektronów jest pomiędzy nami i tym obiektem. Tutaj ta miara dyspersji, ten symulowany pulsar jest około 1000, więc jest około 0,7 opóźnienia. W momencie, kiedy ten pulsar byłby tak naprawdę dwa razy bliżej, w tym samym kierunku ta miara dyspersji by wynosiła 500, to tutaj ten sygnał by przyjechał no 0,7 dzielone na 2, 30, 350 milisekund. Tak, że Państwu mówię, no w momencie, kiedy chcemy odkryć te obiekty, musimy tą dyspersję usunąć, to opóźnienie usunąć. Jak to robimy? No my w pewien sposób przyspieszamy ten sygnał na niższych częstotliwościach. W momencie, kiedy sygnał do nas przyjeżdża, my sobie dzielimy ten sygnał na różne częstotliwości, na różne pasma. I w każdym paśmie właśnie ten sygnał, im częstotliwość idzie w dół, no to nam pojawia się później, w zależności jak idzie częstotliwość w dół, na niższych pasmach. W momencie, kiedy byśmy chcieli sobie odkryć ten rozbłysk, w momencie, kiedy byśmy sobie zsumowali te częstotliwości, ten rozbłysk jak jest rozmazany, proszę Państwa. No tutaj ten rozbłysk, gdyby to właśnie była odległość 0,7 sekundy, ten rozbłysk, który trwa, powiedzmy, ten szybki rozbłysk radiowy, który trwa 2 milisekundy, on by nam się rozmazał do długości 700 milisekund, czyli by był rozmazany tak naprawdę 350 razy bardziej rozmazany niż powinien być i praktycznie nie moglibyśmy tego obiektu odkryć, więc my musimy tą korektę zastosować. W momencie, kiedy są to obiekty znane, znamy tą korektę, ponieważ znamy odległość do tych obiektów i więc możemy zastosować tą korektę w dobry sposób. W momencie, kiedy poszukujemy nowych obiektów, ta korekta nie jest znana. I tych różnych korekt musimy zastosować kilka tysięcy, tak naprawdę czasem nawet kilkadziesiąt tysięcy różnych wartości tej korekty, właśnie te DM, tej miary dyspersji. To ona się waha od zera do tak naprawdę 10 tysięcy i pomiędzy tymi wartościami tutaj skok może być bardzo niski, więc czasem nawet jest to kilkadziesiąt tysięcy. Przygotowałem dla Państwa animację. Jest to, są to dane nagrane właśnie przy teleskopie, na którym ja pracuję. Jeden z obiektów, który nagraliśmy. I proszę zobaczyć, no tutaj spauzuję, nie chcę się, okej. My otrzymujemy dane w ten sposób właśnie. Jest to kawałek wycięty, żebyśmy, tutaj jest zamaskowany szum. Skupiamy się na tym właśnie błysku. W ten sposób właśnie dociera do naszego radioteleskopu ten błysk. Wolnie, najpierw na wysokich częstotliwościach i w tym wypadku jest to dosyć bliski obiekt, to spowolnienie jest tylko 230 milisekund. No ale w momencie, proszę Państwa, tu jest ten sygnał. Tu jest sygnał, kiedy zsumujemy wszystkie częstotliwości. No, czy ktoś tutaj coś widzi w tym sygnale? No, czy ktoś tutaj coś w tym sygnale widzi? No tutaj nie widać nic. No dlatego właśnie musimy zastosować tą korektę tej dyspersji. Musimy praktycznie ten sygnał wyprostować. No to sobie zaczynamy stosować tą korektę. Co robimy? Przyspieszamy ten sygnał, mówimy, ok, chłopcze, ty tutaj sobie przyjechałeś 230 milisekund później, może byś chciał wcześniej przyjechać. My po prostu bierzemy ten sygnał i sobie po prostu w czasie go przestawiamy. Proszę patrzeć, ja tu będę w odpowiednich momentach stopował tą animację, proszę tutaj patrzeć na tym prawym dolnym rogu.
No, zaczynamy stosować korektę, no i zaczyna nam się coś dziać. No, w tym momencie praktycznie jesteśmy prosto, no i tutaj zaczyna nam się pojawiać taka fala, ale jest to nadal bardzo, trzeba by było naprawdę przekonywać kogoś bardzo mocno, żeby w to uwierzył. No i tutaj może zacznie nam się coś pokazywać. No ale dobrze, no jeszcze nie jesteśmy w domu, jedziemy dalej. No, coś już zaczyna się nam tutaj pokazywać, pomimo tego, że nadal jednak jest to jakieś odejście od prostej i tutaj zaczynamy widzieć jakiś ciemniejszy cień nam się zaczyna pojawiać. No i w tym wypadku, korekta, udało mi się zatrzymać korektę, praktycznie zastosowaliśmy prawidłową, no jest tutaj, nie do końca dojechaliśmy prosto, ale zaczyna nam się, no tutaj już dokładnie, tutaj Państwu wydaje mi się, by mi już uwierzyli chyba, gdybym Państwu powiedział, że coś tutaj już jest. No ale tak jak Państwu mówiłem, my się nie zatrzymujemy, my jedziemy dalej, my tych korekt mamy kilka tysięcy, więc no możemy korektę, w tym momencie jest już prawidłowo sygnał skorygowany, ale zazwyczaj robimy to na ślepo, komputery robią to na ślepo, stosujemy ich za dużo, więc możemy też pójść, tu mi się zrestartowało, znowu wrócimy do środka. No tak jak mówię, proszę patrzeć tutaj na prawy dolny róg. Zaczyna nam się coś pojawiać, jest prawie maksimum, ale zaczynamy teraz iść w drugą stronę, zaczynamy zbyt mocno korygować i znowuż nam się sygnał rozmywa, ponieważ mówimy no za późno, wpadaj do nas za późno, prawda? I w tym wypadku tutaj w lewym dolnym rogu jest dosyć charakterystyczny sygnał dla właśnie tego typu manipulacji. Tutaj jest właśnie na osi Y, jest to właśnie wartość tej korekty. Tych tutaj korekt zastosowaliśmy 256, więc tutaj jest, nie widać dokładnie każdej z nich, jest to 250 linijek. I tutaj praktycznie to, co Państwo widzieli w prawym dolnym rogu, tutaj ten puls, tutaj zamiast pokazywać jako puls, to jest to tutaj jeden ten właśnie wycinek tego obrazu. Tutaj ten wykres jest to bardzo charakterystyczny wykres dla tego typu operacji. Jest to właśnie ten kształt bardzo charakterystyczny dla tego typu rozbłysków w momencie, kiedy aplikujemy tą korektę. Na tyle charakterystyczny, że nazywamy go bowtie. Czyli po prostu muszka. Muszka jak ci, co zamiast krawatu noszą muszkę, wygląda to w miarę jak muszka do fraku. No można tutaj zobaczyć taki iksik, no jakby tutaj dwa kawałki tej muchy, one się w środku schodzą. Tak jak już Państwu mówiłem, no tutaj sygnał rozmyty, jakbyśmy tutaj próbowali coś znaleźć, prawidłowa korekta zastosowana, ten rozbłysk widzimy, i w momencie, jak idziemy dalej, to za dużo tej korekty i w tym momencie mamy sygnały na niskich częstotliwościach przyjeżdżają nam pierwsze. Ale to jest właśnie problem z odkrywaniem nowych obiektów. Dokładnie, to praktycznie jak szukanie rezonansu. Próbujemy znaleźć w rezonansie częstotliwość, która nada nam rezonans i mamy tutaj taki wykres w momencie, kiedy jest ta częstotliwość, która nam daje rezonans, a poza tymi częstotliwościami nie mamy nic. Można tutaj bardzo właśnie porównywać do poszukiwania rezonansu. I to jest właśnie problem przy poszukiwaniu nowych obiektów. Nie wiemy tutaj tej korekty. Jest kolejna sprawa. W momencie, kiedy właśnie już mamy tą korektę zastosowaną, my musimy ten rozbłysk znaleźć. My musimy sobie w jakiś sposób tutaj ten rozbłysk zlokalizować. I tak jak Państwu mówiłem, no w latach 60. można było to robić na kartce papieru. Obecnie tego jest tyle, nagrywamy tego tyle, że dziennie przy projekcie, na którym ja pracuję, mamy kilkaset gigabajtów dziennie danych. Jest to około 1000 płyt CD dziennie danych po prostu nagrywane. Więc tego człowiek nie jest w stanie znaleźć, więc zatrudniamy do tego komputerów.
jak to robimy? Po prostu mamy prosty prostokąt i sobie po prostu tym prostokątem jeździmy po naszych danych. Po prostu tutaj przesuwamy sobie prostokąt na naszym wykresem i patrzymy, jak sobie nasz rozbłysk się wpisuje w prostokąt o danej długości. Mniej więcej tak, ci Państwo, którzy jeszcze mają kalendarze naścienne, jak kalendarze mają, prawda, przesuwane okienko, żeby sobie zaznaczyć, jaki dzień, w tym wypadku przesuwamy sobie to takie okienko na danych z naszego radioteleskopu, tylko to okienko można zmienić jego szerokość. Także tutaj zaczynamy sobie, mamy ten nasz prostokąt i sobie przesuwamy o naszych danych i sprawdzamy, czy coś tutaj jest. No tutaj nie ma nic, przyjedziemy dalej, no nic nie ma, no coś tu może jest, no ale niezbyt dobrze mi się to wpisuje w ten nasz prostokąt, więc dalej mogę spróbować tutaj z szerszym prostokątem i wpisuje mi się lepiej, więc wybieram ten szerszy. Ale znowu, przy obiektach nieznanych, no nie wiemy, jakiej długości ten rozbłysk jest. On może trwać jedną milisekundę, on może trwać 30 milisekund, on może trwać pół sekundy albo jakąkolwiek wartość pomiędzy nimi. Żeby zmaksymalizować szansę odnalezienia tego rozbłysku, ta szerokość tego naszego filtru musi być jak najbliżej tej prawdziwej długości. Więc mamy duży problem. Mamy tysiące korek tych dyspersji, dziesiątki tysięcy i kilkaset filtrów. No tak jak mówię, no nikt nie robi tego ręcznie, jak to rozwiązujemy. Rozwiązujemy to dosyć prosto. Rzucamy bardzo dużo komputerów w tym kierunku. Bo przez bardzo dużo komputerów mam na myśli projekt, przy którym ja pracuję. Używamy klastra komputerowego, który ma tych komputerów 66. I każdy z tych komputerów jest, mogę tutaj powiedzieć, z przekonaniem, nie wiedząc, co Państwo mają w domach, jest zdecydowanie lepszy niż to, co każdy w domu ma. One są bardzo szybkie, bardzo drogie też. Tu mówimy o koszcie jednego klastra, czyli 66 komputerów idącym w setki tysięcy albo nawet miliony euro. No ale tak jak Państwu mówię, nie jest to rzecz, którą możemy zrobić ręcznie. I w momencie, kiedy sobie tutaj już, no powiemy komputerowi rób to, w momencie, kiedy mamy kilkaset, tutaj kilka tysięcy tych korekt, kilka tysięcy różnych długości, no mamy tych kandydatów na nowy rozbłysk. No mniej więcej tak to widzimy. Są to produkty, przez które my musimy przebrnąć i jest problem. No te radioteleskopy wychwytują bardzo, bardzo, bardzo dużo szumu. Pomimo tego, że chociażby ten radioteleskop, na którym ja pracuję, znajduje się w środku pustyni, to środek pustyni dzisiaj nie jest środkiem pustyni, którym był on 100 lat temu. Pomimo tego, że nie znajdują się domy w jego okolicy, to przelatują nad nim samoloty, przelatują nad nim satelity, chociażby dziękujemy panu Muskowi za satelity Starlink, które możemy... widzimy praktycznie codziennie. Głupia sprawa. Widzimy chociażby błyskawice, jeżeli jest burza nawet 100 kilometrów od radioteleskopu, to wszystko powoduje szum, który te radioteleskopy widzimy. Proszę Państwa, problemem to może nie być, kiedy wiemy, czego szukamy i na przykład tutaj na lewym wykresie, tutaj kryje się pulsar. No, jeżeli Państwo spojrzą bliżej, tutaj pulsar nam się kryje, nawet zaznaczyłem go linią czerwoną. Tutaj te dosyć jasne zielone kropki, jest to sygnał, są to nasi kandydaci na te pojedyncze rozbłyski z pulsara. No ale znajduje się też kilkaset innych tych kandydatów. W tym wypadku po prawej stronie jest jeszcze gorzej. Tych kandydatów jest kilkaset tysięcy, a nie ma tutaj nic. I proszę sobie wyobrazić, przychodzi sobie biedny student, doktorant czy student studiów magisterskich i mówisz mu, słuchaj, masz te dane, masz tutaj 1000
100 tysięcy kandydatów, będziesz patrzał na to przez kilka lat i może coś znajdziesz, może nic nie znajdziesz. W większości przypadków ten kandydat wygląda tak. Jest niby coś, jest jakiś rozbłysk, kiedy patrzymy na ten profil, wygląda to dosyć podobnie, ale kiedy Państwo patrzymy na tą częstotliwość, no tutaj w tym wypadku jest to właśnie szum pochodzący z jakichś właśnie no, szumogenerujących obiektów na Ziemi. Czy ktoś obok teleskopu przeszedł się właśnie z telefonem włączonym, czy ktoś włączył kuchenkę mikrofalową, to też bardzo łatwo znaleźć, czy właśnie przeleciał satelita, czy, jak już mówiłem, 100 kilometrów dalej jest burza. Tak to wygląda, że jest niby rozbłysk, no ale jeżeli tutaj patrzymy, to tutaj nie ma na tym wykresie nic. Jeżeli ktoś pyta biednego studenta, słuchaj, patrz na 300 tysięcy, 100 tysięcy takich i tych kandydatów naprawdę przy obecnym ilości obserwacji, które przy tym projekcie, na którym pracuję, jest tych kandydatów 10 do 100 tysięcy kandydatów dziennie do zweryfikowania, tego człowiek nie może zrobić. Więc jak to robimy? No tak już wcześniej. Rzucamy bardzo dużo komputerów na to i no tutaj wrzuciłem roboty, no ale wrzucamy na to, sumnie to się nazywa sztuczną inteligencję, ale po prostu to, co nazywa się sztuczną inteligencją dzisiaj, są to po prostu jakieś lepsze algorytmy, programy komputerowe, które potrafią rozpoznać jakieś tutaj powtarzające się kawałki w naszych danych. Więc tak jak mówię, używamy coś, co nazywa się uczeniem maszynowym. Wiele osób nazywa to sztuczną inteligencją, ale nie są to roboty, które chodzą, czy jak w Terminatorze nas dosyć szybko zabiją. Jest to po prostu bardzo, bardzo zaawansowany, ale jednak nadal po prostu algorytm komputerowy, który uczymy go rozpoznawać, jak wyglądają obiekty, które jesteśmy zainteresowani. Jakby Państwu powiedzieć, no jak uczy się dziecko rozpoznawać pewne obiekty, prawda, niemowlak, uczymy dziecko rozpoznawać, tak wygląda prostokąt, tak wygląda gwiazdka, tak wygląda koło. Tak w tym wypadku w bardzo prosty sposób przy pomocy no, dosyć zaawansowanego algorytmu komputerowego uczymy komputer rozpoznawać pewne kształty. Czyli tak byśmy uczyli dziecko, prawda, jak są różne zabawki. Tutaj masz dopasuj, masz kwadracik, dopasuj do dziury, która jest kwadracik, włóż sobie kwadracik, tu jest kółeczko. Tak, my praktycznie tak to małe dziecko uczymy komputer rozpoznawać pewne kształty, tylko my go nie uczymy rozpoznawać kwadraty czy kółeczka, tylko tak jak właśnie Państwu pokazałem, uczymy rozpoznawać te dosyć charakterystyczne kształty dla naszych rozbłysków. Uczymy rozpoznawać właśnie tak, jak proszę Państwa mówiłem, te muszki, które są bardzo charakterystyczne, tutaj tą muszkę widać i po skorygowaniu tego opóźnienia tego sygnału uczymy ich rozpoznawać taką linię prostą. Czyli zamiast kwadratu i kółeczka ja biorę takiego niemowlaka i mu mówię, słuchaj, tak wygląda muszka, naucz się jak wygląda muszka i teraz na każdym rysunku pokaż mi każdy rysunek, który ma muszkę i tak wygląda linia prosta, albo no, w tym wypadku prostokąt i pokaż mi każdy rysunek, który widzisz, gdzie jest taki prostokąt. A najlepiej pokaż mi taki rysunek, gdzie jest i muszka, gdzie masz tutaj, połowa rysunku to jest taka muszka, a połowa rysunku to jest taki właśnie linia prosta albo taki nasz prostokącik. I tak naprawdę z teoretycznego punktu widzenia jest to bardzo prosty pomysł, dlatego to się nazywa uczenie maszynowe, czy chociażby sztuczna inteligencja, ponieważ w jakiś sposób to
próbuje odzwierciedlić w sposób, w jaki my ludzie uczymy się rozpoznawać kształty albo jak generalnie się uczymy. I po prawej stronie rysunek dosyć abstrakcyjny, to jest naniesione na właśnie nasze dane, to co widzi komputer. Im jaśniejsza tutaj plamka, im bardziej zielona plamka, tym komputer jest bardziej przekonany, że on coś tutaj widzi. I w tym wypadku no, widzi kawałek tej linii prostej i widzi tutaj bardzo mocno środek tej naszej muszki. I dla komputera jest to wystarczające, żeby powiedzieć, ok, coś tutaj jest. Moi drodzy naukowcy, sprawdźcie tutaj, coś tutaj jest. No wiadomo, nie jest to idealne, jak widzimy tutaj tych innych kropek jest wiele, tutaj jest jeszcze jakaś dodatkowa nam się skradła. No nie jest to sposób idealny, jak mówię, no jest, nie jest to sztuczna inteligencja lepsza od nas, ale wystarczająca, że w momencie, kiedy dajemy temu algorytmowi prostemu, którego nauczyliśmy tylko rozpoznawać tak naprawdę tylko dwa kształty, dajemy 100 tysięcy kandydatów dziennie, on na koniec daje nam 60. I w momencie, kiedy on daje nam 60, to w tym wypadku ja mogę siąść i w ciągu godziny mogę te 60 kandydatów dogłębnie przeanalizować. Bo też mamy programy komputerowe, skrypty, które ten proces automatyzują. I z tych 60 kandydatów większość to są błędne klasyfikacje, ponieważ jesteśmy dosyć ostrożni, że mówimy naszemu algorytmowi, w momencie, kiedy jesteś niepewny, czy coś tutaj jest, albo tego nie ma, lepiej nam powiedz, że tutaj coś jest, niż miałoby coś być, a mielibyśmy na przykład ten fajny jakiś obiekt stracić. Więc w większości są to błędne klasyfikacje, w większości nie widzimy tutaj nic, ale zamiast przebrnąć przez 100 tysięcy tych kandydatów i nie odkryć nic, musimy przejrzeć tylko ich 60 albo nawet 100. Więc jest to tutaj coś, co zdecydowanie można zrobić. Więc w tym wypadku ja już tutaj zakończę, bo dużo się nagadałem już chyba za dużo. Więc tutaj Państwu tak pokazałem z dwóch stron na początku właśnie szybko, czego tak naprawdę szukamy i z czym to się je, a właśnie na koniec drugą połowę i jest to, ta druga połowa jest to właśnie rzecz, na którą ja na przykład bliższa jest mi sercu, jest to coś, nad czym właśnie ja się zajmuję, ja pracuję. Spowodowanie tego, że te radioteleskopy nam te obiekty odnajdują, te nowe obiekty nam odnajdują. Więc tutaj bardzo szybkie takie właśnie podsumowanie dla Państwa z dwóch stron. Trochę z tego świata fizycznego, co się dzieje, czego szukamy i co to są za obiekty, ale też mam nadzieję przybliżyłem Państwu, no, jak w obecnych czasach tak naprawdę jak wygląda tak naprawdę praca astrofizyka, że już nie siedzimy właśnie przy skrawkach papieru, przy wykresach na skrawkach papieru, tylko więcej jesteśmy już tak naprawdę, spora część z nas jest po części astrofizykami, a tak też programistami i niektórzy tak jak ja idą w tym kierunku właśnie tego programowania bardziej niż w kierunku tej astrofizyki, pomimo tego, że nadal jestem astrofizykiem. Także w dzisiejszych czasach tak wygląda praca astrofizyka, że nie jest już to romantyczne, jak na romantycznych zdjęciach widzieliśmy chociażby ludzie patrzący przez, nawet przy teleskopach optycznych, jest to w większości zautomatyzowany sposób robione. Nie ma już tych romantycznych, jak zdjęcia z początku XX wieku, astronomowie siedzący, patrzący w soczewki ich wielkich teleskopów, czy w połowie lat, czy w połowie XX wieku radioastronomowie patrzący na wykresy z radioteleskopu. W dzisiejszych czasach ilość danych jest tak wielka,
że każdy z nas musi być i astrofizykiem, i programistą praktycznie w równym stopniu, a tak jak mówię, niektórzy z nas idą bardziej w jedną albo w drugą stronę. I tym pozytywnym akcentem ja tutaj zakończę. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, proszę bardzo zadawać. Jeżeli Państwo teraz nie wpadną na jakieś pytania, a wpadną Państwo na jakiś pomysł później, mnie dosyć łatwo można znaleźć, wpisać moje imię, nazwisko w wyszukiwarkę. Nie ma problemu, proszę się kontaktować ze mną. Jeżeli Państwo, nie wiem, czy są nawet chcą się zaangażować, czy pracują Państwo w jakichś dziedzinach związanych z tym, czy pracowali Państwo, czy nawet jako amatorzy są Państwo tym zainteresowani. Na przykład jedna rzecz, tych danych jest również tak dużo, że w wielu przypadkach próbujemy, mamy projekty, jak może sporo część Państwa może wie, Zooniverse, Galaktyczne Zoo, też staramy się tutaj prosić, że tak powiem, naukowców spoza świata akademickiego. Nie lubię tutaj nazywać ludzi, którzy nam pomagają, amatorami, bo w wielu wypadkach wiedzą więcej niż my i pomagają więcej niż my, więc naukowców tak naprawdę spoza świata akademickiego, tak jak Państwo, moglibyście nam Państwo pomóc. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę kontaktować się, jestem otwarty. Bardzo dziękujemy panu doktorowi za fantastyczny wykład. To jest akurat temat bardzo bliski mojemu sercu, bo jestem radioastronomem. Proszę państwa, i warto też wspomnieć o tym, że radioteleskopy, które znajdują się w Polsce, również poszukują takich błysków radiowych, a najlepiej szybkich błysków radiowych. Dobrego newsa mam dla Państwa. W tym tygodniu największy polski radioteleskop, radioteleskop Kopernik w Piwnicach pod Toruniem, wykonał testowe obserwacje w paśmie tak zwanym L. To są dość długie fale, to są niskie częstotliwości jak na radioastronomię i udało się dzięki tym obserwacjom wielogodzinnym zaobserwować bardzo krótkie zdarzenie polegające na superbłysku emitowanym przez pulsar w Krabie, w mławicy Kraba. Pamiętamy o tej mgławicy, to jest pozostałość po wybuchu supernowej w 1054 roku. Wygląda na to, że obserwacje szybkich błysków radiowych są fantastycznym celem naukowym dla pojedynczego radioteleskopu. Ale pamiętajmy, że w Polsce mamy też sieć radioteleskopów, tak zwaną sieć POLFAR, która jest częścią większej europejskiej sieci LOFAR. Mamy trzy stacje pomiarowe, trzy takie interferometry, radioteleskopy, które znajdują się pod Poznaniem, pod Olsztynem i pod Krakowem. I te trzy stacje obserwują wszechświat na falach radiowych, na bardzo długich falach radiowych, metrowych. To są bardzo wdzięczne przyrządy, ponieważ możemy za ich pomocą obserwować bardzo duże obszary nieba i monitorować niebo pod kątem tzw. transientów, czyli takich jednorazowych, szybkich zdarzeń, które najczęściej pojedynczej antenie, pojedynczemu radioteleskopowi mogą umknąć. Trzymamy w takim razie kciuki za polskich radioastronomów. Może to właśnie im uda się wyjaśnić zagadkę szybkich błysków radiowych. Zachęcamy również do zasubskrybowania kanału na Facebooku, kanału poświęconego radioteleskopowi Kopernik w Piwnicach pod Toruniem. Nazwa tego profilu to RT4 Live albo Radioteleskop Kopernik. Na pewno Państwo znajdziecie, bo tam pojawiają się newsy o tym, co dzieje się na tym polskim radioteleskopie, co jest aktualnie obserwowane, ale również takie informacje o tym, co na świecie fajnego udało się zaobserwować w dziedzinie radiowej. Zachęcam również do tego, żeby zasubskrybować nasz kanał na YouTube Planetarium 2000, bo tam co tydzień pojawiają się wykłady. Żegnam się z Państwem już dzisiaj. Zapraszam za tydzień na kolejny czwartkowy wykład. Patrzcie Państwo w niebo, niech moc będzie z Wami. Moc kosmosu oczywiście.